Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Niedługo, bo 23 marca w Galerii Sheep Gibson będziemy mieli drugi wiosenny kiermasz gołębi. Podczas tego kiermaszu kolega Zbyszek Oleksiak będzie nam tutaj prezentował i produkty, które ma w swoim sklepie. Takie sztandarowe, które tutaj teraz mamy na pierwszym planie, to jest torf i swoja karma, ale będzie miał też różne ptaki, które są z jego hodowli są wyhodowane, a ptaki te, tutaj jak zobaczymy, takie puchary możemy zdobywać tymi ptakami, między innymi tak jak kolega Zbyszek to robił. Ale teraz chcemy tutaj zainteresować takimi dwoma, przypomnieć właściwie o nich, o dwóch takich sztandarowych produktach, które kolega Zbyszek z powodzeniem w swojej hodowli stosuje i hodowcy, którzy też korzystają z tych artykułów, są bardzo zadowoleni. I tutaj pierwszym takim jest artykułem, my go nie mieliśmy wcześniej w tym opakowaniu, a mianowicie ten słynny torf. Tutaj kolega Zbyszek nam go wysypał, zobaczmy, on tak wygląda, to jest taka czarna ziemia. 5-kilowe opakowanie to jest, tak Zbyszku? Tak, bo do tej pory dam rozważałem kolegom po 2,5 czy 3 kilo, no nie? A teraz już są oryginalne opakowania, 5-kilowe. Jak tam ktoś ma bardzo małą hodowlę, to możemy w drodze wyjątku na 2,5 kilo po prostu połowę rozważyć, no nie? Powiedzmy teraz jeszcze właśnie ten, przypomnijmy ten torf, który tutaj mamy na pierwszym planie, jest to torf. Dajemy go przez 10 gramów na kilogram. I kilogram czego? Karmy? Karmy. Bo tu często koledzy pytają, nawilżanie po prostu lecytynką, olejem, miks olei, po prostu żeby tylko się chyciło po prostu, nie? I w każdym razie dajemy lecę przez 3 dni po kolei i później przez następne tygodnie, 2 razy w tygodniu wystarczy, nie? W czasie odwów też czyli można... zaczynamy na początku przez 3 dni? Tak, a później ile przerwy? No na następny tydzień później, 2 razy w tygodniu i tak jak w czasie odwów tak dajemy do czwartku, to obojętnie w który dzień i często pytają się koledzy, czy można dawać przy malutkich młodych, nie? Oczywiście, że można dawać przy malutkich młodych, gdy nie przeszkadza to, czy przy dwudniowych młotkach, nie? Jest to w pełni produkt naturalny, nie? I także tu jest opisane, jak się podaje, do każdego jest nakrajane. I teraz jeszcze powiedzmy, na co to wpływa, bo my możemy to podawać, żeby podawać, to nie ma sensu. No przede wszystkim oczyszcza jelita, grzyby nie narastają, tak? Od razu po tych 3 dniach to widać, widoczny kałbos jest słodki, co nawet jak się domówi, można go ręką zgarnąć, nie? Przede wszystkim zawiera to probiotyki po prostu, osłonę jelity, no i głównie oczyszcza te jelita i nie doprowadza do, co najczęściej bywa, nawet od skarmy nieraz jakiejś gorszej jakości czy coś, no często są grzyby w organizmie, nie? No to niweluje całkowicie, nie pozwija się rozwijać tym grzybom, no i automatycznie gołębie są zdrowsze, nie? Tak jak tam ostatnio wspominałem, no to jak już gołębie są chore, to nie wyleczy to, ale to zapobiega chorobom po prostu. Profilaktycznie. I profilaktycznie nie rozwijają się te choroby tak szybko. I zmniejsza, jeżeli koledzy mają problem z biegunką, to automatycznie po tych 3 dniach ten kał jest ładniejszy. Na 1000 osób, które kupiło, 1000 jest zadowolony. Nie ma po prostu tutaj praktycznie, żeby ktoś, jedna osoba powiedziała do tej pory, że to nie działa, nie? Bo tak na 23 marca w Galerii Sheep Gibson, kiedy się spotkamy, to chyba 1000 worków nie będziesz aż tyle miał, co? No i jak źle będzie potrzeba, to dowieziemy najpierw. Nie ma po prostu problemu, każdą ilość, w Sosnowcu bardzo dużo tego sprzedałem, także są telefony zwrotne właśnie, że no, są, sprawdza się tak i są koledzy. Jak wspomnieliśmy, ty mówiłeś, że dojem do karmy, ale jeżeli tu jeszcze jesteśmy przy karmie, to przypomnijmy, kolega Zbyszek współpracując z firmą MDM ma taką karmę robioną pod jego, że tak powiem, zamówienie. To jest karma w zielonych workach, ona występuje tylko tutaj. Musi pisać na worku Oleksiak, musi tam na worku pisać Oleksiak po prostu w każdym bądź razie. No i to jest karma tak, lekkostrawna, lotowa, energetyczna, super dieta i groszki w jednym woreczku, takie fajne groszki to, nie? Tą karmę też będziesz miał, jak się nazywa. No tam kilka worków, może to nie dużo, ale kilka worków to tak by na pokaz przynajmniej wszystkie rodzaje będą, nie? A też ta karma no to nie jest jakaś tam wielkie jakieś ilości sprzedawane, po prostu to jest karma, która jest wykonywana po prostu dla mnie w dobrej pierwszej rodzaju gatunku, no nie? Ta karma nie jest oliwiona, jest to naturalnie po prostu, tak tu widać po prostu elegancka, bo nie kurzy się, kurzu nie zawiera po prostu, ale naturalnie, nie jest żadnej oliwiona. Powiedzmy jeszcze przypomnijmy, bo tą karmę, takie zestawy na całe loty, czy to na gołębie młode, czy na gołębie dorosłe, na też jeszcze... czy to będą loty na dalszy dystans, bliższy, to ty tutaj możesz skomponować też każdemu doradzić, ktoś ci powie ile ma tych gołębi, a ty doradzisz mu jak ma kupić. Jak mu powie, że... ty jeszcze tam do tej karmy zalecasz chyba bodajże worki takich ziarenek dodatkowych, nie? To wtedy jeszcze kolegom podpowiadam po prostu, co jeszcze mają dokupić, jakieś pojedyncze komponenty, bo jest tu wzór na przykład też, co tam dokładam koledom do wysyłki, ile procentowo się podaje, tylko że jeżeli na przykład ktoś korzysta z tego, no to raczej wszyscy ci moi koledzy jednak według później dystansu i lotu jeszcze im podpowiadam troszeczkę zmiany według tego, bo to jest taka ogólna, ale wiadomo, że ta pogoda jest różna, nie? I dystanse są też różne. No to jeszcze kolegom wtedy indywidualnie podpadam, no i też jeszcze mówię o pojedynczych tych komponentach. Teraz pytanie, tą karmę, to właśnie na tej karmie ten gołąb, który zdobył teraz w tym roku, reprezentował ciebie, Polskę i twoją hodowlę na olimpiadzie, to właśnie o ten puchar z tej olimpiady, tak? No to jest złoty medal. Pierwsze miejsce w kategorii D, tak? W D-klasie, tak. No złoty medal.
Także i drugi gołąbek był szósty. Też był karmiony tą właśnie tą karmą plus pojedyncze komponenty, także... Byłoby chyba grzechem inne karmy dawać, jeżeli mamy dyspozycji takie. Mi się wydaje, że tam karma z jakiej by nie była firmy, no to tak na poważnie mówiąc, no to nieważne, bo co jest napisane na worku, tylko co jest w worku, nie? I no to dużo firma dobrą karmę, tylko żeby tu wsypać w tym momencie pierwszy gatunek ziarna po prostu, nie? I żeby to ziarno było wszystkie te 18 rodzajów, były pierwszego gatunku i dobrego ziarna, a nie było w tym momencie tam wkładane z 5 rodzajów drugiego gatunku, no bo wtedy to już jakoś każdej karmy by się pogarszała, nie? Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi i karmami kolegi Zbyszka i przede wszystkim tortu jest naprawdę, jeżeli ktoś mogli zobaczyć go sobie właśnie... Może to śmiesznie wyglądać w przykładowo jako taki torw, ale na przykład kto tego nie spróbował, no to nie może powiedzieć, no to osoby, które to spróbowały... No to... A ludziom też zalecasz? Ja nie zalecam, ale był taki przypadek w zoologicznym sklepie, co brali do zoologicznego sklepu, no i pan tam, bo można używać dla siebie ziemię okrzemkową, tą białą, nie? I, ale ta ziemia mu nie pomagała, no i jakiś pan podobnie, że wziął, to sam zastosował, no i podobnie, że jest super zadowolony. Nie polecamy, bo to ja sam tego nie próbowałem, także, że ten, nie? Także dziękujemy i zachęcamy wszystkich i przypominamy, 23 marca w Galerii Szyprison od godziny 8 rano możemy przyjść tam, każdy może handlować gołębiami i swoimi, i kogoś nabyć i będzie też mógł na stoiskach, które tam będą. Nie będziemy tych film za dużo mieli, ale cały asortyment materiałów i artykułów do sportu gołębiarskiego tam będzie dostępny. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.